Witam wszystkich. Dzisiaj parę słów na temat żywienia. Na temat tego też, jak ja podchodzę do rolnictwa, do gospodarzenia. No i parę słów też na temat kupowania paszy, tak jak w moim przypadku, lub też słomy. O korzyściach i niekorzyściach. Najpierw powiem o niekorzyściach. To będzie krótko, czyli no, wydane pieniądze. Teoretycznie poza obrem gospodarstwa, no ale materia organiczna przyjeżdża nam do gospodarstwa. W związku z tym więc moim zdaniem jest wiele korzyści płynących z tego, tym bardziej przy tych cenach, horrendalnie wysokich cen nawozów i wszelakiego żerowania na rolnikach. Także no moim zdaniem warto jest w tych czasach kupować słomę, kupować siano. No chyba że ktoś ma naprawdę już tak wyrobione pola, łąki, że jakoś jest w miarę samowystarczalne, aczkolwiek ja w to nie wierzę, bo bardzo myślę, że duża większość rolników no opierało swoje gospodarstwa na nawozach sztucznych, dlatego oni jakby no będą niestety cierpieć najbardziej. No ja od 2-3 lat też używałem trochę nawozów, ale kupowałem paszę, kupowałem słomę, kupowałem siano, więc jakby te pola mam w miarę wyobornikowane. No dużo mnie to kosztowało pieniędzy, ale jakby domyślałem się, że w końcu tak może być, no ale to temat jakby z innej beczki. No do czego zmierzam? Tutaj mam słane wszystko sianem, sianem z łąk torfowych kupionych. 210 bel, siana 130 na 120 wiązane siatką. Także rzucam to po prostu na ściółkę, one to przebierają, reszta idzie w gnój. 3 lata temu było gdzieś około 400 ton obornika, w tamtym roku 350, no i w tym roku będzie też około 350 ton. Także no i pewnie tyle będzie gdzieś się jakby plasowało, że tak powiem, co roku. Około 350 ton obornika. No ja mam 17 hektarów wszystkich gruntów ornych i pastwisk, czyli no wszystkiego 17 hektarów. No i taka ilość obornika jest wystarczająca w zupełności. Jeszcze mam z tamtego roku trochę nawozów. Tona saletry, 450 polifoski, szóstki mi zostało, superfosfatu 750 kg, 300 kg soli potasowej, no i 200 mocznika. Jakby. No i to pójdzie pod zboża, kukurydzę, część trochę saletry na łąki i tyle, a w kolejnym roku nie będę kupował w ogóle nawozów, bo przy tych cenach moim zdaniem, chyba że naprawdę bydło będzie po, nie wiem, 30 zł kilo żywca, to wtedy będzie można opierać się na nawozy, aczkolwiek ja już od tego odszedłem. Wydaje mi się, że no, że tak jest lepiej na oborniku użyźniać sobie gleby i tyle. No, także tutaj jakby mam podwójną korzyść, bo nie dość, że mam paszę słabej jakości, to fakt, no bo jest słabej jakości siano. No i połowa tego po prostu jakby idzie w ściółkę, w obornik. Także mam dwie korzyści z tego, jakaś tam pasza, no i ściółka i obornik. No, jakbym oparł żywienie tylko o to, no to by nie było żadnych korzyści, bo krowy by były chude i nic by z tego nie było. Także no mimo tego jeszcze mam, bo mam łąki siane, no to siano kiszonkę. Akurat nie dużo, w tamtym roku zrobiłem 120 bel, 130. I
miałem posiane 3 hektary 70 tarów kiszonki z kukurydzy. No część średnia wyszło 40 ton z hektara. Jak tam liczyłem później na pryzmie z pola paraboli, no da się to wyliczyć. Objętość pryzmy razy bodajże 700 kilo chyba było, metr sześcienny. Metr sześcienny kukurydzy równa się 700 kilo kiszonki z kukurydzy. No to także wychodziło gdzieś około 40 ton. No i w tym roku skarmiłem taką pryzmę 20 na 8 metrów przez zimę. No i do tego jakieś 100 bel siano kiszonki i 210 bel, nie 210, 150, bo jeszcze 65 mi zostało, gdzieś to 150 poszło jakby tutaj w tą ściółkę jeszcze. No także tak to wygląda, krowy nie są chude, Herefordy mogłyby być na samym sianie, no ale to, że mam dwa stada, limuzei, herefordy, no to niestety no nie mogę pozwolić sobie na żywienie tylko sianem, bo z limuzynów to by zostały, takim sianem jeszcze słabym, no to by zostały skóra i kości, także muszę jakiś kompromis mieć. No także w tym roku dawałem, tak jak mówię, siano na ściółkę, później na to jest zupełnie suche. Sypałem po prostu na kubki kukurydzy, one wyjadały to do zera, nic się nie marnowało. No i tu w paśnik wrzucałem siano kiszonkę. No w tej chwili już od dzisiaj tylko same siano. Przez miesiąc, aż je wypuszczę już na świeżą trawę. Ale zastanawiam się, czy nie kupić jeszcze siano kiszonki. No bo jednak na samym sianie, no to może być... No te akurat sztuki, które już są wysokocielne, to im to wystarczy, ale jest kilka sztuk, które jeszcze karmią, na przykład ta jest taka chudsza, wysoka, no i no jej nie mogę zostawić na samym sianie. Tam jeszcze mam trochę bel siano kiszonki, ale to muszę zostawić dla byczków, które jeszcze mam na opasie. Ale to już w innym odcinku. No także tak to wygląda. Płaciłem za bele 130 na 120, owinięta siatką, duże bele, fajne, zbite. No wiadomo, jakość jest słaba. 52 zł z transportem do gospodarstwa. Także mi się wydaje, że no zapłaciłem tam 11 100 zł bodajże. Także mi się wydaje, że przy tych cenach nawozów zapłacić teraz, tak jak ja zapłaciłem 11 tysięcy za tyle beli, mając ściółkę i obornik w ilości 350 ton, wiadomo, że to ten obornik nie powstał tylko i wyłącznie z tego siana, no bo też jest siano kiszonki mojej 130 na 120, 100 bel zostało skarmionych, no i pryzma 8 na 20 metrów. Jeszcze mam dwie pryzmy na kolejny rok mi zostały, znaczy jedna mniejsza dla byczków, no ale to już w następnym będzie odcinku. No i co jeszcze? O, Wika przyszła. Wika, przywitaj się. No, przywitaj się. Nie uciekaj, chodź, chodź. Jeszcze młody podhalan. Suka, chodź. Chodź. Ty. Wika. No, super. Ona pilnuje tego stada, fajny pies. No, czasami rwie mi pryzmy, muszę chodzić, kleić. Robi dziury po pazurach. No ale cóż, no. No i gdzie ty wlazłeś, ty? Gdzie ty wlazłeś? Gdzieś w gówno wlazłeś. Pokaż. No, gdzieś się waliła tutaj. Aż to. No dobra, wracając do tematu. Też, która rasa u mnie jest na piedestale, to... Póki co Hereford. Aż trochę czasami tak się zastanawiam, po co. Znaczy no akurat nie miałem wyboru wtedy, bo nie było w ogóle jałówek wysokocielnych do kupienia. No ale moim zdaniem Hereford jest bydłem
dużo bardziej wartym zainteresowania niż te oto. Ale czemu, to już może zostawię na kolejny odcinek. Nie? Jeszcze tu pokażę dwie jałówki na wycielenie, znaczy na wydzielenie, no za 2-3 tygodnie będą się cieliły. Akurat tu jest porodówka, ale nic się na razie nie cieli, to je dokarmiam tutaj lepiej, bo dostają siano kiszonkę w dalszym ciągu i kiszonkę z kukurydzy. A tutaj już dla tych mi się kiszonka z kukurydzy skończyła parę dni temu, także tak to wygląda. Byczek mały. Cielaki. No i właśnie o ten jest. Bo już część odstawiłem byczków, już takie ponad 300 kg, 330 kg. Ten akurat mniejszy to jeszcze został, on jest z czerwca. No ważyłem go gdzieś 2 tygodnie temu. Nie, 3 tygodnie temu już będzie gdzieś. To 180 kg teraz, nie wiem. Czy on przyrasta kilogram dziennie, to już z 200 powinien mieć. No a to drugi z września. Mniejszy. No i jakoś nie podobają mi się akurat te cielaki z września. I ten. Już trawy były słabsze. Ja nie dokarmiałem je żadną śrutą, także no są mniejsze. Wiosenne cielaki są dużo ładniejsze. No tu jeszcze siano kiszonka idzie. Odrobaczane były dwa razy. I dalej ta sierść jest taka, nie taka jak trzeba. No i tu jałówka właśnie z też września. Już odrobaczamy dwa razy. No teraz już jakoś zaczęły lepiej rosnąć. Zacząłem dawać tam przemix. Od jakiegoś miesiąca. Także no zobaczymy. No ale po Herefordzie sztuki ładnie rosną. Tutaj jałówka. Hereford ma więcej mleka. Także. Także to tyle będzie już 13,5 minuty. Także to tyle będzie i na razie.